Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku na kanale. Na którym w sumie omówimy sobie antwerp. To, co się na nim wydarzyło, bo to pewnie zszokuje w dużo ludzi. Na początku, jeszcze Skins Monkey. Strona do wymieniania swoich skinów, która dalej ma agentów, kurde, blade, powycenianych. Jak. No, jak są. No, są powyceniani, jak są. Tak bym powiedział. Więc no co, no. Ja pokażę tylko tyle. Zbiera Zbieram plony Z agentów Taką No i co Wiecie co Powiem w ten sposób Pokażę to Tak to wygląda Spadek Kolosalny I Zupełnie szczerze powiem Że nie wiem co mam nawet na to powiedzieć Tak poważnie Jakby to Jakby to ująć w słowa Zastanawiam się, jak się to zakończy, jak to będzie wyglądało, bo powiem Wam, że to dosłownie wygląda jak jakiś gigantyczny krach na bufie. I nie wiem, czy on jest spowodowany. Wcale. I powiem nawet w ten sposób, że dla. No, jakby to powiedzieć w ogóle to jest krach na całym bufie. Cały buff praktycznie skrachował i to jest dosyć niezła sytuacja. Ciekawie mnie jak się to bardzo e, przenosi na Steama. Czy tutaj rzeczywiście też to tak jest i co jest ciekawe w sumie nie do końca. W ogóle to, to jest niesamowite, bo na buffie obniżka o 50% jest praktycznie niezauważalna na Steamie. Jakby, ja dlatego zawsze byłem zwolennikiem, wiecie czego? Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby handlować na buffie cały czas. Jestem zwolennikiem tego, żeby roz, lo, rozumieć jakby działanie pomiędzy tymi platformami i rozumieć wartościowanie pieniędzy tu i tam. Żeby rozumieć to, że kiedy baw spada, to mogę sobie tam przyszykować pieniądze, zakupić to na buffie, i przerzucić te pieniądze na Steam i je tutaj przeholdować do momentu albo e, strategicznie je rozłożyć. I na przykład zrobić to na, nie wiem, na x kąt, nie przez e, blokadę pieniędzy. To, dla mnie tak to plus minus powi powinno funkcjonować, bo daje to, jakby to powiedzieć, e, krótkoterminową e, możliwość reakcji na to. Powiem w ten sposób. Dla mnie osobiście to, to nie jest coś, co się dało przewidzieć. No, no, nie, nie jestem, nie uważam, żeby to się dało przewidzieć. Ale jeżeli ktoś ma pieniądze tylko i wyłącznie na Bafie, i to krótkoterminowo jest praktycznie upierdolony, tak powiem. Jeżeli ktoś jest tylko i wyłącznie na Bafie, to krótkoterminowo może być mocno upierdolony. Tak to nazwę. I ciekawi mnie, czemu nie ma tej reakcji, jakby to powiedzieć, która by niosła całkowity krach na Steamie. To mnie najbardziej zastanawia. Czemu tego nie ma? Bo do, dosłownie jakby... C, nie, nie wiem skąd przeszła taka relokacja pieniędzy z buffa na Steam'a. To jest dosłownie jakby relokacja, która jest bezsensowna całkowicie. To jest tak jakby... Em, na Steam'ie pieniądze były tak duże w tym momencie... Że wyprzedzają one Bafa, tak potężnie, że Baf nie jest w stanie w ogóle nawiązać żadnej, jakby to powiedzieć, rywalizacji ze Steamem. Baf nie jest w stanie w ogóle utrzymać niektórych przedmiotów przy cenie. Przez co przeceny tam są no, czasami nawet e, 50% 60% mówię o przecenach, nie mówię o cenach, żebyśmy się zrozumieli. Nie mówię o różnicach cenowych, mówię o zmienności, zmienności, tak jakby różnicy. Czyli jeżeli coś na przykład było 20%, teraz jest 40%, to mówię o 50%, nie? Czy może mógłbym to nazwać dwukrotnością, też by było to ciekawe. Powiem w ten sposób. Jestem zszokowany i ciekawi mnie, jak, jaka będzie na to reakcja. Tylko jakby jeżeli to wszystko, w tym momencie, spotka taki krach, to bardzo mnie, bardzo będzie mnie to zastanawiało, jakby to powiedzieć, co się wydarzy w takim jakby momencie, bym powiedział, takim neutralnym. Co się tam będzie działo. Najpiękniejsze jest to, że jakby istnieją przedmioty, które są tak niepopularne, że ich to w ogóle nie rusza. I najlepsze jest to, że ja jestem w niej obkupiony właśnie. W sensie jakoś bardziej interesowały mnie przedmioty, które y, mają swój popyt w taki naturalny, niżeli ten, który jest nachajpowany, więc ja praktycznie jestem, że tak to nazwę, y, no, no, gdzieś mam, y, wiecie, główny mój kapitał jest w Sztokholmie i Antwerpie, oczywiście, ale mam taki jakby y, y, strategiczny ten strategiczny odłam w przedmiotach, które są najzwyczajniej w świecie w tym momencie neutralne i nietknięte i się zastanawiam w ogóle na, na tym jaka będzie na tym płynność ciekawi mnie jak, jak to będzie tam wyglądało, bo jeżeli płynność będzie duża na przedmiotach, które są neutralne wobec tych zmian, to jest to hmm. nazwałbym to Infinity Money glitchem nawet to, to, to są w sensie zyski niewyobrażalne przy dużej płynności co jest dosyć interesujące to jest najpiękniejsze dla mnie że, że jakby rynek BAF teraz stał się rynkiem który dosłownie jest jakby to powiedzieć mm, o, braku, a, jest niereaktywny on nie reaguje na informacje on jest jakby nieżywy. Nie wiem jak wam to powiedzieć. Jakby zastanawiam się skąd to się wydarzyło. W sensie dalej nie, nie jestem w stanie tego pojąć, bo nie dostałem żadnych informacji związanych z tym, ani się nie jestem w stanie do żadnych takich dostać. Czekajcie mnie no, tu, wiecie, normalnie w momencie kiedy ktoś mówi o jakiś skin coś tam, nie? Jak się mówi o jakimś skinie, że o jakiś skin się zmienił czy coś. To najpierw szła informacja na buffie, gdzie był wzrost, a potem po tym, co się działo na buffie, przychodził Steam. Tak było. Teraz praktycznie to działa na zasadzie: y, Steam leci do góry, a na buffie mówią, o to się zmieniło, to mogę to sprzedać. I tam jest y, w, dru w drugą stronę ta zmienność. Powiem, jakby nawet się nie, Zastanawiam się, czy to przypadkiem nie może być tak. Że BAF ma bardzo inteligentne community, które mówiło coś na zasadzie, jak szedł w ogóle Source 2, że no, my już całego Source 2 mamy wliczone w ceny, nie? Tak jakby Source 2 jest wliczony w ceny i oni wcale nie byli w stanie wliczyć tego, ile ludzi przyjdzie kupować losowe przedmioty. I oni mówią, nie, no my jesteśmy gotowi, my mamy Source 2 wliczonego w ceny, tak i, ta, i tak dalej, i tak dalej, nie? I oni, nie wiem, na przykład mieli wliczone w ceny operacje, czy coś takiego. Czyli jakby mieli wliczone w ceny operacje, to muszą wliczyć w ceny w to, że wejdzie operacja i najprawdopodobniej polecą agenci. Tam musiał, musi być jakiś, jakieś miejsce, gdzie oni byli źle, y gdzie rynek cały w ogóle był źle wyliczony. To, to musi być coś na tej zasadzie. I nagle się okazało, że oni mieli wliczone, na przykład, że, wyj że wyjdą agenci, nowi, więc mogli. Więc tam teoretycznie ceny agentów powinny być niższe. Nie? No. Nie wychodzą nowi agenci. Więc co się dzieje? Dzieje się takie, taka sytuacja, gdzie ludzie zaczynają kupować, tak jakby to yy, powiedzieć: yy, zaczynają kupować yy, ich na Steamie, na Buffie. Też ich zaczynają kupować. Tak jakby? Nie? Tam, tam też się zaczynają robić zakupy. Ale, jakby to powiedzieć, skala zakupów jest na tyle duża, że nikt nie był przygotowany ilościowo na to i wszyscy duzi się wyprzedali, yy, przez co. No nie, no w sumie to na, nawet nie, nie brzmi jak taka możliwość. Ale dosłownie musi być jakieś miejsce, które zawiodło. Bo jak to jest możliwe, że cały buff, praktycznie, zresztą jak sobie zobaczycie, jest na... No, pokażę wam to. Minus 36, minus 26, minus 33, minus 33, minus 42, minus 40. Minus 34, minus 30. ROX, kurwa, 25. Hades, minus 34. Agenci. Minus 29, minus 37, minus 38, minus 37, minus 38. To ile kurwa dzisiaj jest warty, warty Buff Balance? Dzisiaj Buff Balance jest warty tak ze 108% kursu yy, Gogla. Minus 40. Czajcie to? A na siedemdziesiąt 75 zł, chyba za niego jest. Ej. Nawet nie ma. Znaczy, no nie ma go tradeable. To nic. Ale co to ma być w ogóle? Minus 36. Sztokholm. Minus 32. Minus 30. Minus 36. Minus 33. No kurwa. <gryw> Jakby to powiedzieć, jeżeli ktoś ma buff balance i chce zrobić flipa na Steam'a, no to kurwica. To jest w ogóle posrane. Tak bym to powiedział. Buff po prostu się spierdolił Tak o. Tylko pytanie teraz Co się wydarzy w momencie kiedy on zacznie odbijać? Dzisiaj się Buff odbije To tam co to, to jest mówię To to jest Generator pieniędzy po prostu Generator pieniędzy Pytanie tylko dlaczego on by miał nie odbić No nic to, to już zostawiam wam w sumie te pytania Nie Jestem w szoku ogólnie Wiecie, ja jestem mówię. Ja, a widzicie jak ja mam rozłożone pieniądze. Pytanie jest tylko, czy to... co powinno za sobą ciągnąć spadki. Chociaż powinno, no. Zależnie czy zakładamy synchronizację rynku. Ja zakładam. Zakładam, że coś takiego istnieje. Zakładam, że istnieje coś takiego jak synchronizowanie tych dwóch rynków, bo są na jednakowych i Ale to się nie dzieje w tym momencie. Si nie dzieje się żadna synchronizacja. Jedyne co się dzieje, to się dzieje jakby to, że mamy obniżenie wartości. Jeżeli ona wróci do swojego stanu, to w takim razie, nie wiem, dzisiejsza złotówka może być warta złoty 20 zł w przyszłości. I tyle. Dzieją się jaja, ale piękne. No w sensie fajne takie, żeby zrobić zakupy. Co zajebiste. No nic, to tyle.